Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja bardzo lubię takie spotkania, gdzie właśnie można chwilę poświęcić na to, żeby coś powiedzieć, a później porozmawiać. Także bardzo się cieszę, że się tutaj widzimy i bardzo dziękuję za zaproszenie, Pani Profesor. Rzecznicy Nauki. Stowarzyszenie Rzeczników Nauki to jest stowarzyszenie, które zrzesza teraz 64 członków. Są to wszyscy czynni naukowcy, którzy są przeszkoleni w tym, żeby popularyzować. My doszliśmy do wniosku właśnie te kilka lat temu, jak zaczęliśmy się spotykać przy okazji FameLabu. Byliśmy tak troszeczkę jak takie sito. FameLab czerpie w tej akademickiej, prawda, rzece i wyciąga te jednostki, które lubią mówić o nauce. My doszliśmy do wniosku, że jesteśmy tak rozproszeni po różnych uniwersytetach w Polsce i nie tylko w Polsce, bo w 5 krajach jesteśmy, że trzeba się jakoś zrzeszyć. Co więcej, zauważyliśmy taką tendencję tworzenia się naukowych celebrytów w mediach, którzy na początku są proszeni o komentowanie tych rzeczy, z których są ekspertami, a później tak naprawdę stają się ekspertami od wszystkiego. My, wychodząc naprzeciw temu problemowi, doszliśmy do wniosku, że stworzenie takiego bytu, do którego media się mogą zgłosić o właśnie danego eksperta, będzie świetnym pomysłem. I 4 lata temu założyliśmy stowarzyszenie, od tej pory realizujemy już nasz 5., 6. grant popularno-naukowy. Bywamy w mediach szeroko pojętych, piszemy artykuły, spotykamy też nowych naukowców z nowymi dziennikarzami w 10 miastach w Polsce. Już teraz właśnie z Centrum Nauki Kopernik jeździmy i takie warsztaty i spotkania, tak zwane szybkie randki, organizujemy. Więc staliśmy się takim miejscem, przez które naukowcy, którzy popularyzują, po pierwsze mogą pozyskać środki, bo jesteśmy bytem, prawda, z KRS-em i ze wszystkim, więc możemy przystępować do różnych grantów, a dla mediów jesteśmy takim hubem naukowców. Więc jeżeli ktoś miałby jakąkolwiek potrzebę na jakiegoś eksperta, zapraszam właśnie na naszą stronę, czy też tam można też telefon do mnie znaleźć, ja bardzo chętnie pomogę. To właśnie wyjaśnienie, czym są rzecznicy nauki. Jeżeli chodzi o trwałość papieru, tutaj ja cały czas będę mówić, że jest to najlepszy nośnik, jaki możemy sobie cały czas wyobrazić, chociaż od tamtego czasu, od 2012, zrobione były badania oraz tak naprawdę stały się komercyjnie powszechne dyski SSD. No i te są konkurencyjnym nośnikiem informacji do papieru, dlatego że ich trwałość możemy mierzyć w setkach lat. Mówi się o jakichś 800 latach trwałości takiego nośnika. Tak, tak. No oczywiście, to jest ten problem. To jest ten problem, że jeszcze nikt nie przeżył te 800 lat od lat 2000, żeby to faktycznie zweryfikować. Niemniej możemy robić takie testy sztucznego postarzania, gdzie najczęściej właśnie temperaturą wzbudza się, przyspiesza się pewne reakcje i z tego wylicza, jak długo dana materia może przetrwać. Tylko że z dyskami SSD jest taki problem, że najlepiej, żebyśmy je przechowywali w niskiej temperaturze i nawet jeśli ktoś znajdzie złote 800 lat, ja nie jestem zbyt dużą optymistką, że będzie wiedział, co z takim dyskiem zrobić. Bo obserwuję młode pokolenie, które patrzy na dyskietkę jak na jakieś kuriozum i myślę sobie, że to nie było wcale tak dawno temu, kiedy powszechnie używaliśmy dyskietek. Więc nie jestem optymistką do takich nowoczesnych, wymagających prądu i większego zaplecza aparaturowego nośników informacji, bo one nie przechodzą tego testu nie mają przy sobie doczepionej instrukcji, jak z tego korzystać, jak to odczytać, no i w końcu nie możemy ich odczytać po prostu za pomocą naszego wzroku. Więc cały czas twierdzę z tym przydługim wyjaśnieniem, że papier cały czas króluje. Oczywiście, jak będą później jakieś pytania, ja z chęcią na ten temat papierowy, czy też samych puzli, czyli układu kresowego, z chęcią oczywiście odpowiem. Przechodząc do dzisiejszego wykładu, nazwałam układ okresowy naukowymi puzlami.
I też twierdzę, że jest to bardzo długa droga do tego, żeby taki układ okresowy został ułożony. I mam nadzieję, że Państwa przekonam, że nie mamy tutaj jednego odkrywcy, jak to czasami jesteśmy przyzwyczajeni w nauce, czy kilku, ale tak naprawdę mamy historię wspinania się na ramiona gigantów, gdzie po prostu poprzedni wynalazca, czy też naukowiec, odkrywca zauważa kolejne rzeczy i dokłada do tych naukowych puzli kolejny aspekt, którego nie rozumieliśmy. Sam układ okresowy dzisiaj ma 118 pierwiastków. Mam taki swój kubek też z układem okresowym, pewnie którym się będę wspomagać. Ma 118 pierwiastków i te 118 pierwiastków to jest decyzja z 2016 roku. One zostały też wtedy nazwane takimi nazwami, które da się wymówić, bo tych poprzednich mam bardzo duży problem. Ununbium, Unugaudium i tak dalej. One są od łacińskiej numeracji po prostu, 117, 118 i tak dalej. A w 2016 roku dostają już porządne nazwy jak Tennessee czy Moskowium. No i przyjmujemy, że są. Ich czas trwania nie jest długi, ale jeszcze o tym opowiem może na samym końcu, żeby ustrukturyzować tę wypowiedź bardziej. Układ okresowy. Pewnie Państwo go pamiętają gdzieś tam ze szkoły, ale niekoniecznie trzeba pamiętać, co na nim jest. Każdy atom zbudowany jest z jądra oraz znajdujących się w dużej odległości, jak dla samego wielkości samego jądra, chmury elektronów. Nie mówimy o tym, gdzie te elektrony koniecznie się znajdują, mówimy o pewnym prawdopodobieństwie znalezienia tych elektronów na odpowiednich powłokach czy też orbitalach, które są niczym innym jak pewnymi funkcjami matematycznymi, które opisują właśnie tę przestrzeń, gdzie to prawdopodobieństwo znalezienia takiego elektronu jest największe. Natomiast w samym jądrze mamy protony i neutrony i my dzisiaj wiemy, że tak naprawdę ten układ okresowy to jest nic innego jak kolejne atomy ułożone z coraz większą liczbą protonów w jądrze. Ta liczba protonów jest tutaj najważniejsza, dlatego że ona nam, tak jak mówię, będzie odróżniać dany pierwiastek od kolejnego jego sąsiada. Liczba neutronów może być różna, więc możemy mieć dzięki temu różne izotopy danego pierwiastka. Natomiast w układzie okresowym będziemy mieć masę atomową, którą tutaj mamy dla bromu 79,904 i to jest średnia masa atomowa dla wszystkich izotopów tego pierwiastka. I wzięte, prawda, procent ich występowania w przyrodzie. Stąd te masy atomowe zawsze są takie po przecinku i z dużą liczbą miejsc po przecinku. Liczba masowa, może najpierw liczba atomowa. Liczba atomowa to właśnie ilość protonów w jądrze, natomiast liczba masowa to już protony plus neutrony. No i te wszystkie informacje możemy znaleźć w układzie okresowym. To jest nic innego jak taka ściągawka dla naukowców. No i tak, znaczy ja przynajmniej na UJ-cie musiałam nauczyć się układu okresowego na pamięć. To nie jest tak, że to jest, że ponieważ zawsze wisi gdzieś w sali albo ma się to na kubku, to można tego nie pamiętać. Nie, uczymy się tego na pamięć, ale później i tak zapominamy, więc dobrze, że taka ściągawka gdzieś funkcjonuje. Natomiast warto wspomnieć, że 118 pierwiastków jest dzisiaj, natomiast nie było ich tyle od samego początku. Chcę Państwu przedstawić taką krótką animację tego, jak po kolei odkrywane były kolejne pierwiastki. Mamy początek Anno Domini, tutaj się niewiele dzieje. Tysiąclecia, zaczyna się XIV, XV wiek, powoli coś zaczyna wkraczać, no i wiek XVIII, XIX, XX i dzisiaj. Więc ta dynamika rozwoju układu okresowego, układu okresowego jest mocno sprzęgnięta z, przepraszam.
jest mocno sprzęgnięta w tym, jak naukowcy radzili sobie z odkrywaniem kolejnych pierwiastków, a w ogóle musieli sobie uświadomić, że coś takiego jak pierwiastek istnieje na początku i że to jest ta fundamentalna cegiełka, która buduje otaczający nasz świat. Na początku mieli bardzo duży problem z... Tak, czyli po pierwsze musimy sobie wyobrazić, że jeżeli znali ich tylko garstkę, trudno było ułożyć cały układ okresowy. No bo jak znam tych pierwiastków 8, a mam ich dzisiaj 118, no trzeba być niesamowitym wizjonerem, żeby umiejscowić je w dobrym miejscu. Więc im więcej było tych pierwiastków, tym naukowcy mieli pewną lekkość w układaniu ich w pewne okresy. Czyli zauważali, że pewne właściwości pomiędzy coraz cięższymi pierwiastkami się powtarzają i dzięki temu możemy te pierwiastki umiejscowić w jakiejś jednej grupie pierwiastków. No i tym jest właśnie okresowość, o której będę jeszcze dalej mówić, ale właśnie chcę... Tak? A czy można byłoby pokazać ten moment, kiedy Mendelejew ułożył tą tablicę? Ja będę... Świetnie, świetnie, świetnie. Oczywiście, że tak. Ja pomyślałam o panu i na każdym slajdzie u góry będzie pokazana sytuacja tablicy z czasów tego konkretnego naukowca. Więc zacznijmy naszą wędrówkę. Zaczynamy ją oczywiście od Arystotelesa, dlatego że to jest pierwszy filozof, który zaczyna myśleć o otaczającej go materii w taki sposób, że chciałby ją jakoś uporządkować. Porządkuje ją w sposób filozoficzny, mówi o wodzie, ogniu, powietrzu i ziemi. Podział, który dla nas dzisiaj nie jest w żaden sposób funkcjonujący, natomiast filozoficznie była to pierwsza próba pewnej kategoryzacji materii dookoła nas i dzięki temu to myślenie Arystotelesa było przekazywane dalej, czyli jakoś, żebyśmy uporządkowali to, co dookoła nas się znajduje. Alchemicy dodają swoje elementy, rtęć, solę oraz siarkę. No i znowu już widać, że alchemicy nie potrafią odróżnić pierwiastka od związku chemicznego. Mają z tym trudność. Sole to już jest związek chemiczny. Rtęć i siarka jak najbardziej są pierwiastkami, ale dla nich ta różnica nie jest zbyt oczywista. Alchemicy znają mniej więcej tyle pierwiastków. No i znowu, z alchemikami jest tak, ja w ogóle uwielbiam alchemików, bo uważam, że oni bardzo dużo dobrego zrobili dla nauki i dla chemii. Natomiast to był taki czas, kiedy wiedza, o wiedzę się walczyło i wiedzę się chroniło. To znaczy alchemicy posługiwali się swoim kodem. Jak Państwo widzą, pierwiastki były oznaczane w sposób nieoczywisty. Tak, takie emotikony, dokładnie. Natomiast one miały być zrozumiane dla innych, zrozumiałe dla innych alchemików, natomiast nie miały być zrozumiałe dla osób, które mogłyby źle wykorzystać tę wiedzę. Prawda? Alchemicy szukali kamienia filozoficznego, który zmieniałby wszystko w złoto, szukali eliksiru młodości, więc to były takie wyzwania, które wiązały się z, w ich mniemaniu, dużym niebezpieczeństwem i dlatego tę wiedzę po prostu chcieli chronić. Warto wspomnieć, że reakcje chemiczne, które oni przeprowadzali, też kodowali w różny sposób. Dlatego nie uważa się tych odkryć, których alchemicy dokonali, za takie twarde naukowe odkrycia, bo one są opisane metaforami, szyframi. Trudno czasami powiedzieć, albo są bardzo filozoficznie opisane i trudno do końca czasami powiedzieć, o co w nich chodzi. Natomiast alchemicy już próbowali w jakiś sposób uporządkować właśnie tę materię, którą znali. Tabela powinowactwa Diderota jest jednym z takich przykładów. Powinowactwo chemiczne, czyli co chętniej reagujesz czym. On umieścił właśnie w takiej tabeli i to było dla nich pomocne oczywiście, tylko że zobaczymy, że tutaj występują oznaczenia zarówno dla pierwiastków, jak i dla związków chemicznych, więc to była taka troszeczkę karta tego, co wiemy, jakie reakcje możemy przeprowadzić pod koniec XVIII wieku.
Natomiast tych symboli faktycznie jest trochę, one będą się troszeczkę różnić w zależności od miejsca, gdzie jesteśmy w Europie, ale ogólnie nomenklatura jest podobna, ona oczywiście ma swoje jakieś jeszcze udokumentowanie w gwiazdach, bo miedź czy żelazo mają swoje odpowiednie planety, to wszystko ma swoje cudowne hipotezy i teorie, jak to się może łączyć i wpływać na człowieka. Natomiast może o alchemikach to tyle. Chciałabym się skupić na jednym konkretnym, na Michale Sędziwoju, dlatego że tak jak mówię, alchemicy bardzo często są uważani za takich no nie do końca naukowców, bo troszeczkę nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co oni tam napisali w swoich dziełach. Niemniej jak najbardziej byli naukowcami w moim mniemaniu. Michał Sędziwój jest jednym z najlepszych alchemików na świecie. Jest alchemikiem krakowskim, czyli jak najbardziej polskim. I on pisze kilka dzieł, które były później cytowane przez wielu kolejnych naukowców. Czyli jak myślimy o Lavoisierze, mówi się głośno, o którym jeszcze będę za chwilę wspominać, czyli takiego ojca nowożytnej nauki, nowożytnej chemii. Lavoisier sam twierdzi, że korzysta nie tyle z samych książek Michała Sędziwoja, ale z jego późniejszych opracowań. I w średniowieczu możemy uznać tego człowieka za najlepszego chemika na świecie. No znowu, mało o nim słyszymy, nie uczy się o nim w szkołach, ale coraz częściej mówi się, że to właśnie on odkrył tlen. Mianowicie on opisuje w jednej ze swoich książek tą reakcję, którą Państwu tutaj zapisałam, to jest reakcja rozkładu saletry potasowej. Ona pod wpływem temperatury azot N zmienia swój stopień utlenienia, dzięki czemu uwolniona jest cząsteczka tlenu. Sędziwój to opisuje, nawet mówi coś o właściwościach tlenu. Nie nazywa oczywiście tlenu tlenem, wszystko jest takie enigmatyczne. Niemniej ten eksperyment jest znany i najprawdopodobniej Joseph Priestley, który otrzymuje tlen w inny sposób, rozkłada pod wpływem temperatury tlenek rtęci, o wiele bardziej niebezpieczne doświadczenie, bo może tam też dojść do wydzielenia oparów rtęci, więc eksperyment Sędziwoja był na pewno bardziej bezpieczny. Niemniej jego Presleya uważa się za ojca tlenu. On nazywa tlen tlenem, opisuje dokładne jego właściwości. Natomiast coraz częściej mówi się, że najprawdopodobniej on miał dostęp nie tyle do prac Sędziwoja, co właśnie do opracowań tych prac i na nich się zainspirował. Taka wstawka, ale lubię to podkreślać, że nie tylko Maria Skłodowska-Curie, w której sali teraz stoimy, najprawdopodobniej była Polakiem, który rozwinął układ okresowy, ale był też Michał Sędziwój na wiele, wiele, wiele lat przed nią. Mhm. Tak jak obiecałam, tutaj u góry mamy sytuację z układu okresowego, tak jakby on wyglądał, to znaczy ile pierwiastków znanych było w 1789 roku, a tutaj Lavoisier ze swoją przepiękną żoną, czyli naukowiec, który uważany jest za ojca tego, jak myślimy o nauce w dzisiejszych czasach. Dlaczego? Po pierwsze, Lavoisier wykonuje swój dosyć prosty eksperyment, niemniej bardzo ważny dla nauki. Widzą Państwo takie szklane naczynia stojące tam na stole. Te naczynia pozwalają mu spalać, pierwsze doświadczenie to było spalenie potasu w powietrzu i jest w stanie dokładnie zważyć, bo mam tam w środku wagę, dokładnie zważyć, ile potasu było przed reakcją, ile powstało produktu, czyli tlenku potasu i ile powietrza zostało na to zużyte. Dzięki temu formułuje coś, co znamy dzisiaj jako prawo zachowania masy, czyli że masa przed reakcją i masa po reakcji musi się nam zgadzać. Natomiast dodatkowo obala flogiston. Flogiston to znowu jest wymysł alchemików. Alchemicy sądzili, że jeżeli dochodzi do jakiejś reakcji chemicznej, to każda materia dookoła nas ma w sobie taki ogień, który nazwali flogistonem. I ten ogień jest uwalniany w momencie, kiedy my
przeprowadzamy jakąś reakcję. My w dzisiejszych czasach wiemy, że nie ma czegoś takiego jak flogistoma. Pierwszą osobą, która to wyraźnie mówi, jest właśnie Lavoisier. Natomiast Lavoisier, mówimy o układzie okresowym, ja Państwu opowiadam różne historie, Lavoisier jest ważny właśnie też w uporządkowaniu materii dookoła nas. Dlatego, że on spala po kolei różne pierwiastki, które zna i określa, czy te tlenki otrzymane w taki sposób, czy one po reakcji z wodą dają nam kwas, czy zasadę. Dzięki temu kwas, czyli to, co znamy dobrze, no kwaśne rzeczy są nam bliskie, zasadę, czyli na przykład chociażby kret, czyli tlenek, wodorotlenek sodu, który znamy z kuchni. Obie rzeczy mają, czy jak kwas solny w naszym żołądku, no to są takie skrajne kwas i zasady, którą możemy znać z domu. I on mówi nam wyraźnie, która materia jest ma właściwości kwasowe, które tlenki będą tworzyć nam zasady. On mówi, które są metalami, które są niemetalami, czyli tak naprawdę jego uporządkowanie właśnie tej materii, która jest dookoła nas, jest już bardzo takie naukowo porządne i zgadza się z tym, co dzisiaj wiemy o pierwiastkach. Teraz jak Państwo widzą, zabieram Państwa wiele lat do przodu. 1817 rok, znamy już o wiele więcej pierwiastków i może dlatego Dobereiner jest w stanie poukładać je w bardziej taki poprawny sposób. Warto, mówiąc o Dobereinerze, zaraz powiem o jego kontrybucji do układu okresowego, ale takie dwie ciekawostki. Pierwsza bliska mojemu papierowemu sercu, dlatego że Dobereiner odkrywa furfural. To jest związek, który, to jak wygląda, jakie ma właściwości, nie jest w tym momencie ważne. On go po raz pierwszy opisuje, to jest taki związek, który ma tam i pierścień, wiązanie podwójne. On przez wiele lat dla naukowców nie jest zbyt ciekawy, aż do czasu, kiedy właśnie okazało się, że furfural jest jednym z produktów rozkładu papieru. Mój kolega z Uniwersytetu Jagiellońskiego robi z tego doktorat i jest w stanie, wchodząc w przestrzeń jakąś biblioteczną, pobrać trochę powietrza, później na podstawie tego, ile tam będzie furfuraru, to są jakieś mikroilości, jest w stanie powiedzieć, jak mocno zdegradowane są książki, czyli jak mocno się rozkładają w tej całej sali, całej bibliotece. Czyli furfurar pozwala nam tak zgrubnie powiedzieć, jaki jest stan zachowania książek w jakiejś przestrzeni bez tak zwanej analizy niszczącej, czyli nawet książki nie musimy dotykać. A właśnie Dobereiner odkrywa i pierwszy raz opisuje właściwości furfuralu, dlatego jako ciekawostkę o tym wspominam. Druga ciekawostka, czytając o Dobereinerze, która mi się bardzo spodobała, to to, że w tych czasach, kiedy trzeba było sobie oświetlać te naukowe godziny spędzane po nocach przy książkach, potrzeba była jakiegoś oświetlenia, on wymyśla pierwszą na świecie lampę wodorową, rozkłada jakiś związek cynku i otrzymuje właśnie wodór i dzięki temu przy takim tlącym się niebieskim płomieniu swojej lampy, prawda, dokonania opisuje. A co robi? Co robi? Mianowicie Dobereiner jest odpowiedzialny za prawo triad. Czyli on jako pierwszy zauważa, weźmy sobie lit, sód i potas. On jako pierwszy zauważa, że niektóre pierwiastki, lit, sód i potas, czyli pierwsza grupa tutaj na samym początku, bardzo reaktywne metale, które w gwałtowny sposób reagują z wodą. On twierdzi, że my, wiedząc coś o licie i potasie, jesteśmy w stanie powiedzieć coś o tym środkowym pomiędzy nimi, czyli o sodzie. Czyli po raz pierwszy zauważa, że są zależności między kolejnymi pierwiastkami, które różnią się mocno od siebie masą, a mają pewne podobne właściwości.
To prawo triad jest jak najbardziej zaakceptowane przez środowisko naukowe. Jeszcze nie do końca wiadomo, co z nim można zrobić. Niemniej naukowcy Dobereinera uznają i uważają, że jego sposób przewidywania właściwości chemicznych, czy też samej masy tych pierwiastków jest jak najbardziej poprawny. Kolejna osoba i już troszeczkę bardziej zapełniony układ okresowy, to kolejny naukowiec Jean Comtois. Ja wiem, że on wygląda tak bardzo, jak zobaczyłam pierwszy raz jego zdjęcie, pomyślałam sobie, że taki zimny, naukowy człowiek. Okazuje się, że był bardzo, nic bardziej mylnego, że był osobą bardzo ciepłą, miał czwórkę dzieci, bardzo lubił spędzać czas ze swoimi pociechami, a jak z nimi nie spędzał czasu, to bardzo często na jego dokumentach, publikacjach można znaleźć imiona tych dzieci gdzieś popisane w rogach jego dokumentów, bo to był jego sposób jakiegoś takiego połączenia swojego życia naukowego i rodzinnego. Jean Comtois daje nam śrubę teloryczną, czyli on jest geologiem. Bardzo dużo pracuje z różnymi minerałami i zauważa pewne powtarzające się właściwości między niektórymi pierwiastkami, które z tych minerałów możemy otrzymać. Opisuje swoje dokonania w 1864 roku i tutaj smutna historia, dlatego że one są publikowane, ale bez tego obrazka, który Państwu tutaj przedstawiłam. W tej gablocie znajduje się już sama śruba, czyli kawałek papieru zwinięty w rulon, na którego obrzeżach napisane są kolejne pierwiastki i widzimy, że właściwości co jakiś czas się powtarzają, czyli znajdują się w tym samym miejscu przed naszym wzrokiem. Teraz jego publikacja bez tego obrazka kompletnie jest niezrozumiana przez środowisko naukowe. Czemu nie zamieszczono ilustracji? Tutaj naprawdę nie wiadomo. On publikuje później swoją pracę jeszcze raz, już z okraszoną odpowiednią ilustracją po kilku latach, z tym, że publikuje w jakimś mało... czasopiśmie, które nie cieszy się taką popularnością. Jest to czasopismo geologiczne i nie dociera po prostu do wielu naukowców na świecie. Niestety. Więc Jean Comtois jest troszeczkę, jest troszeczkę zapomnianym naukowcem w tej historii o układzie okresowym. On twierdzi, że właściwości pierwiastków to właściwości liczb i upatruje się w liczbach jakichś magicznych właściwości, które przenoszą się w jakiś sposób na pierwiastki. Tu się oczywiście myli, niemniej pewną periodyczność on zauważa jako pierwszy, tak? Czyli to, że co jakiś czas pewna własność chemiczna nam się powtarza, to właśnie on jest tego zapomnianym ojcem. Tak, imiona jego dzieci to Landon, Lynette, Steve i Berdin. I te imiona można znaleźć na wielu, wielu jego zapiskach. John Newlands, kolejna osoba, która gdzieś przyczynia się do rozwoju układu okresowego, ale jest znowu zapomniana. Newlands jest bardzo muzykalnym naukowcem i on bardzo dużo czasu spędza przy pianinie i zaczyna dostrzegać, że właściwości pierwiastków powtarzają się co 8 i formułuje swoje prawo oktaw i twierdzi, że to tak podobnie jak w nutach też mamy, w oktawie mamy 8 dźwięków, tak samo w układzie okresowym co 8 pierwiastków pewne właściwości będą się powtarzać. I on z kolei uważa, że muzyka i materia są ze sobą jakoś powiązane i że tutaj powinniśmy upatrywać tego sposobu na rozszyfrowanie tego, jak uporządkować materię dookoła nas.
Tak, pierwszy raz periodyczność ujęta w tabeli, bo formułuję tego typu tabelę, którą Państwu tutaj przedstawiłam w 1865 roku. No i właśnie, chcę opublikować swoje dokonania i Royal Academy of Science nie zgadza się. Twierdzi, że to jest jakaś szarlataneria, że nie będziemy mówić, że muzyka i materia mają ze sobą coś wspólnego. Znaczy, no, gdzieś tam nie podoba im się w ogóle narracja tego naukowca i odmawiają możliwości opublikowania jego dokonań. Śmieszne jest to, że w dzisiejszych czasach najwięcej informacji o Newlandzie jest właśnie na ich stronie internetowej, gdzie też po wielu latach na jego domu przylepiają odpowiednią tabliczkę, że to tu jest człowiek, który odkrył periodyczność i ją zapisał w tabeli. Więc robią bardzo dużo rzeczy, żeby pamięć o kontrybucji Newlanda przetrwała. No i tym samym próbują w jakiś sposób się usprawiedliwić, że podjęli w XIX wieku złą decyzję. O, nie jestem gołosłowna, to jest właśnie tabliczka, którą możemy znaleźć na jego domu w Anglii. Ta sama dekada, a nazwisko, które tak naprawdę powinniśmy jednym tchem wypowiadać koło nazwiska Mendelejewa. Dlaczego? Dlatego, że tych dwóch panów w jakiś sposób było bardzo zgodnych w myśleniu o układzie okresowym. Obaj studiują w Heidelbergu. Obaj studiują pod profesorem Kirchhoffem, niesamowicie ważne nazwisko tamtych czasów. Obaj inspirują się tymi samymi doświadczeniami przeprowadzanymi wtedy w Heidelbergu. Obaj są prowadzeni w ten sam sposób. Obaj wracają później do siebie do domu i zaczynają publikować prace na temat układu okresowego. Meyer byłby pierwszy, znaczy, okej. Meyer publikuje swoją pierwszą publikację w 1862 roku, czyli na rok tak naprawdę przed pierwszą publikacją Mendelejewa. Niemniej, pierwiastków, których on tam ujmuje, jest 28. To trochę mało. Mendelejew w tej swojej finalnej wersji z 1969 roku ma już tych pierwiastków 80. Dlatego trudno jest mówić tutaj o jakimś takim wielkim przełomie, przynajmniej tak naukowcy mówią, bo pierwiastków po prostu opisał mało. Natomiast Meyer jako pierwszy zauważa coś, co jest jedną z trzech najważniejszych rzeczy w układzie okresowym. Mianowicie jak na tamte czasy zauważa, że nie znamy wszystkich pierwiastków i zostawia luki. No to jest pierwszy przejaw geniuszu tak naprawdę, bo dopiero założenie, że nie wiemy wszystkiego i że czegoś nam brakuje w tym układzie, dopiero pozwala ten układ sformułować w sposób poprawny. Później publikuje kolejne już prace, to lata 70., 90. One są już pełniejsze, tylko że one są już później po publikacjach Mendelejewa. Dlatego Meyera nie uznaje się oficjalnie za ojca układu okresowego, chociaż ja uważam, że naprawdę ci dwaj panowie byli zgodni, chociażby w tym, że należy zostawić te przestrzenie i poczekać na odkrycie kolejnych pierwiastków. Tak, no właśnie zaznaczyłam pozostawione luki. On też po raz pierwszy tłumaczy, czym jest wartościowość i mówi, że periodyczność będzie z wartościowością powiązana. Czym jest wartościowość? No jest to ten stopień utlenienia, który jest najwyższy w pierwiastku, czyli inaczej mówiąc, wartościowość mówi nam, ile elektronów dany pierwiastek jest w stanie poświęcić na reakcję, czyli ile ich jest w stanie przyjąć albo oddać, w zależności od tego, w jaki sposób będzie reagować. I właśnie to jest ta wartościowość, którą znamy ze szkoły i tam zawsze pisaliśmy plus lub minus ileś. I Meyer po raz pierwszy mówi, że wartościowość będzie mocno powiązana z periodycznością. Czyli to jest taka rzecz, która w dzisiejszych czasach jest absolutnie oczywista, bo my właśnie wartościowość dzisiaj odczytujemy z układu okresowego. Natomiast pierwszy raz jest sformułowana jako prawo właśnie w latach 60. przez Meyera.
Dmitrij Mendelejew, człowiek, który z Heidelbergu wraca do Sankt Petersburga, tam nie zastaje żadnego podręcznika do chemii, więc spisuje wszystko, czego nauczył się w Heidelbergu we własnym podręczniku. Ten podręcznik staje się takim pierwszym ważnym rosyjskim podręcznikiem do chemii. Jest genialny faktycznie i doceniany już wtedy jako osoba, która będzie mocno pchać do przodu rosyjską naukę i rosyjską chemię. Tutaj przedstawiłam jakieś zapiski z jego notatnika, bo mamy dostęp do jego notatników. Wiemy także, że on uwielbiał układać pasjanse i podobno na kartach, czy też stworzył swoje własne karty, na których wypisywał pierwiastki, ich właściwości, to co o nich wiemy, ile ważą, jaką mają gęstość i próbował ułożyć te wszystkie swoje kartki jak pasjansa. Dlatego właśnie te naukowe puzzle, bo tak najbardziej mi się kojarzy pasjans z układaniem puzzli. Dmitrij też mówi, że miał sen, gdzie wszystkie pierwiastki mają swoje miejsce w jakiejś tabeli i zainspirowany swoim snem ma takie poczucie, że faktycznie jest w stanie do czegoś konkretnego dojść. Publikuje swoje prace i w 1839 to już jest ta praca, która ma w sobie 80 pierwiastków i która jest już tak najbardziej cytowaną pracą. Pierwsze publikacje to jakiś tam 63 rok. Natomiast jak Państwo widzą, są luki. Pozostawia luki, to bardzo ważne, inaczej nie byłoby to poprawne, ale chciałam zwrócić uwagę na to miejsce, gdzie stawia telur i jod. Już tłumaczę, o co chodzi. Mamy telur i jod. Jod, płyn Lugola, tutaj może nam się kojarzyć. No telur już może być mniejszym skojarzeniem. Natomiast bardzo ważne jest to, że telur jest delikatnie cięższy. 127 gramów na mol, natomiast jod delikatnie lżejszy, 126. Czyli gdybyśmy chcieli wagowo je poustawiać, najpierw musielibyśmy ustawić jod, a później ustawić telur. Natomiast Mendelejew jest pierwszą osobą na całym świecie, która mówi nie, to nie ma sensu, dlatego że jod ma bardzo podobne właściwości chemiczne do chociażby chloru, fluoru. On powinien być w jednej grupie razem z nimi. I ryzykuje i odwraca kolejność tych pierwiastków. Sam mówi, że nie jest do końca w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak robi. Oprócz tego, że po prostu właściwości chemiczne podobne są do danych pierwiastków, właśnie do fluoru, chloru, bromu. I tu powinien znaleźć się jod. Naukowcy na początku są niezbyt przekonani, ale gdzieś wierzą w to, że powinniśmy tutaj kierować się właściwościami chemicznymi, a nie masą danych pierwiastków. Oczywiście późniejsze lata pokazują, że Mendelejew ma niesamowitą rację i ma niesamowitą taką intuicję chemiczną. Co więcej robi, w tamtych czasach nie ma na układzie okresowym jeszcze galu. Przepraszam, posłużę się tutaj dokładnymi danymi. Gal to jest taki metal, który topi się na ręce. Bardzo śmieszne uczucie, kiedy mamy coś stałego. On tam właśnie w 20 paru stopniach, prawie 30, ma swoją temperaturę topnienia. Mendelejew mówi, że będzie miał niską temperaturę topnienia. Ma dokładnie 29,78 stopni Celsjusza. Mówi, że jego gęstość to będzie około 6 gramów na centymetr sześcienny. My dzisiaj wiemy, że ma 5,9 gramów na centymetr sześcienny. Mówi, że jego masa atomowa to będzie około 68, ma dokładnie 69,72. To jest niesamowite, że człowiek, który nigdy tego pierwiastka nie widział, zostawił puste teoretyczne miejsce, ale co więcej, opisuje dokładnie, jakie właściwości chemiczne albo jakie w ogóle właściwości ten metal będzie miał. Więc to pokazuje, że Mendelejew jest niesamowitym, takim, ma niesamowitą inteligencję, intuicję chemiczną.
O, właśnie, to jest to miejsce, które pozostawia w 71 roku, pozostawia właśnie Nagal. W tamtym okresie wielu ludzi próbowało zrobić układ okresowy, nie oszukujmy się. Meyer czy Mendelejew to nie były jedyne osoby. Były inne systemy. Tutaj możemy też zobaczyć ten system spiralny Meyera, który on zaproponował. Czy Kruka, bardzo ciekawa propozycja przestrzenna, bo to było coś, co stało na biurku. Nie wszyscy ci ludzie zostawiają luki, chociaż tutaj przedstawiłam już te propozycje, które te luki uwzględniają. Czemu przyjął się najbardziej ten układ okresowy Mendelejewa? Trudno powiedzieć. On wydaje się najbardziej przejrzysty i może to, że był opublikowany w dobrych czasopismach, dotarł do wielu naukowców. Może w końcu to, że narracja samego Mendelejewa była bardzo kompetentna dookoła całego ułożonego przez siebie układu. Może to, że przewiduje wartości pierwiastków, których jeszcze nie ma. To wszystko mogło spowodować, że to właśnie jego najbardziej pamiętamy. No ale tak jak powiedziałam, Mendelejew zakłada pewne luki, zakłada pewne rzeczy, a to dopiero historia weryfikuje, czy miał rację, czy nie. Najważniejszym odkryciem to lata 90. już XIX wieku i nazwisko Williama Ramseya, który odkrywa gazy szlachetne. Tak, między innymi argon, tutaj przez jakąś artystkę przedstawiony, bo argon z łaciny to jest ten, który jest znudzony, czy też taki z angielskiego lazy, czyli leniwy, dziękuję, leniwy. Leniwy dlaczego? Dlatego, że nie chce reagować z innymi pierwiastkami. No, w nazwach tych pierwiastków jest ta ich szlachetna domena ukryta, czyli pierwiastki ostatniej grupy układu okresowego to pierwiastki, które reagować chętnie z innymi pierwiastkami nie chcą. My dzisiaj wiemy, że one reagują. To nie jest tak, że nie tworzą żadnych związków. Oczywiście reagują, ale faktycznie reagują w bardziej wymagających warunkach. Tych związków jest o wiele mniej. I dlatego ta nazwa pierwiastków szlachetnych jak najbardziej jeszcze do nich pasuje i funkcjonuje. Niemniej, w momencie, kiedy odkryto te pierwiastki, zaczęto się zastanawiać, czy układ okresowy może dalej funkcjonować z nimi. Bo to jest jednak cała dodatkowa grupa pierwiastków. Okazuje się, że one świetnie pasują do układu okresowego, wystarczy dopisać jeszcze jedną grupę i tak naprawdę one są cudownym dopełnieniem układu okresowego, a przewidziane przez naukowców, o których wspomniałam wcześniej, nie były. Kolejne ważne nazwisko to Henry Moseley, który jest tym człowiekiem, który pozwala nam zajrzeć w głąb atomu po raz pierwszy. Bo do tej pory wszystko, co wiemy o pierwiastkach, wynika z reakcji chemicznej, z ważenia dokładnego tych pierwiastków, ale nikt jeszcze nie spojrzał w głąb atomu. Moseley jest pierwszą osobą, która to robi za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Promieniowanie rentgenowskie ma na tyle wysoką energię, że w momencie, kiedy uderzacz napotka na swojej drodze atom, wybija z tego atomu elektrony. Tylko że nie wybija jakichkolwiek elektronów, tylko wybija te najbliżej jądra. Elektrony nie lubią takiej sytuacji, więc co się dzieje? Te elektrony z wyższych powłok spadają na tą powłokę niższą, żeby tą lukę uzupełnić. A spadając, uwalniają pewną energię, też z zakresu fali rentgenowskich. I tę energię możemy już zarejestrować i ona będzie nam mówić dokładnie o odległości między tymi dwiema powłokami elektronowymi. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ta odległość,
Czyli de facto ta energia uwolniona jest dokładnie, wynika z tego, ile mamy protonów w jądrze. Dlatego, że im więcej będzie tych protonów, tym ta odległość będzie mniejsza. Dlatego mówię, że po raz pierwszy zajrzeliśmy do jądra atomu, chociaż tak naprawdę patrzymy cały czas na elektrony, tylko te najbliżej jądra. Skomplikowane w sumie doświadczenie, ale bardzo prosta i szybka technika analityczna. Do dzisiaj ta technika, którą Państwu opisałam, pozwala nam w przeciągu kilku sekund określić dokładnie, z jakich metali składa się, czy nie metali składa się dana, chociażby, nie wiem, moneta, którą znajdziemy gdzieś w przestrzeni muzealnej, czy w swoim własnym ogródku i chcemy ją przebadać. Dobrze, Mosley konstruuje taką właśnie swoją aparaturę, która umożliwia mu tutaj na fioletowo uderzyć w dany pierwiastek promieniowaniem rentgenowskim, a na zielono do góry Państwo widzą, że promieniowanie rentgenowskie jest uwalniane i to może zostać zmierzone. Mosley wykreśla swoje dokonania, czyli wykreśla częstotliwość tego promieniowania rentgenowskiego od kolejnych pierwiastków i zauważa, że ta krzywa, która mu powstaje, jest prosta. I dochodzi do wniosku, że to nie może być żaden przypadek. Jest tak duża korelacja, że no wie, że odkrył coś dużego. Bardzo smutna jest historia tego naukowca, bo on jako młody, już z bardzo dużym dorobkiem naukowym naukowiec i ginie w I wojnie światowej. Twierdzi, że jego obowiązkiem jest też brać udział w wojnie. No i niestety tracimy tego niesamowitego naukowca, a myślę, że jeszcze, że dzięki niemu nauka posunęłaby się do przodu o wiele szybciej. Ale wracając do jego eksperymentu, to on po raz pierwszy udowadnia, że to, co Mendelejew zrobił, czyli zamienił telur z jodem, było poprawne. I że telur ma tak naprawdę o jeden proton mniej niż jod. Więc tak naprawdę to jest, no, prawie 50 lat później jesteśmy w stanie potwierdzić, że to, co Mendelejew zaryzykował, czy też to, co mu się wydawało, będzie poprawne, jest poprawne. Kolejna ważna osoba, o której chciałam króciutko wspomnieć, to Bohr, bo chociaż tak naprawdę ten układ okresowy, znaczy to wyobrażenie o tym, jak wygląda pierwiastek, czy też atom, nie jest takie, jak przedstawia to Bohr. Nie ma okręgów, na których możemy znaleźć w konkretnym miejscu elektron, ale on pomaga dzięki temu modelowi zrozumieć, czym jest właśnie wartościowość w pierwiastku i potwierdza to wszystko, co do tej pory w układzie okresowym na temat elektronów było mówione. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach pierwiastków, tak jak powiedziałam, mamy 118. Te końcowe, one nie mają długiego czasu życia. Oprócz Kopernika, który ma, jego najtrwalszy izotop ma 8,9 minut. Co to znaczy? Że po 8,9 minutach rozpada się, jeżeli miałabym tutaj trochę, powiedzmy 1 gram tego pierwiastka, po 8,9 minutach rozpadłaby mi się połowa tego gramu. Po kolejnych 8,9 minutach połowa z połowy i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta liczba, która nam mówi o trwałości danego pierwiastka. W dzisiejszym układzie te końcowe pierwiastki, to ich trwałość jest rzędu milisekund. To nie są trwałe rzeczy, oprócz właśnie Kopernika, który jest, tu mam złą nazwę, 100, no tam jest, 112. Mhm.
Natomiast w układzie okresowym, układ okresowy to bardzo dużo informacji. To puzzle, które nam dobrze ułożone, mogą nam ułatwić pracę jako naukowca. Po pierwsze, promień atomowy, czyli to, jak duży będzie dany atom, czyli jak daleko wychodzi jego chmura elektronów, licząc od środka jądra. On, jak Państwo widzą, będzie zmieniać się w układzie okresowym. Największy w dolnej partii po lewej stronie i będzie się zmniejszać, jak idziemy w stronę prawą i jak idziemy do góry. Kolejna rzecz, elektroujemność, czyli to, jak chętnie dany pierwiastek będzie przyjmować elektrony. Największa dla fluoru, górny prawy róg, najmniejsza w dolnym lewym rogu. Czyli też patrząc na układ okresowy jesteśmy w stanie powiedzieć, które pierwiastki ze sobą będą chciały przereagować, które będą chciały oddać elektrony chętniej, a które będą te elektrony chciały przyjąć. Więc w dzisiejszych czasach posługując się tym układem okresowym jesteśmy w stanie bez robienia danej reakcji przewidzieć produkty tej reakcji. Oczywiście tam z jakimiś ograniczeniami, ale w prostych wypadkach modelowych jak najbardziej tak. Energia jonizacji, czyli ile energii potrzebuje na to, żeby ten elektron wyrwać. I znowu tutaj w układzie okresowym, w zależności od tego, gdzie dany pierwiastek się znajduje, ja już coś o tej energii mogę powiedzieć. Dlatego właśnie układ okresowy jest tak lubiany przez chemików. Fizycy mają swoje alternatywy, szczególnie fizycy jądrowi, mają swoje alternatywy układu okresowego, tego, który znamy tak na co dzień. I one bardzo często bardzo dobrze pokazują tak zwany blok F, blok D, blok P i blok S. Już tłumaczę. Czym są te bloki? Blok S to orbitale, które są, faktycznie wyobrażamy je sobie jako takie jakieś kule. Blok P to już bardziej ósemki. Blok D to już bardziej skomplikowane kształty. Blok F jeszcze bardziej. Czyli to prawdopodobieństwo znalezienia elektronu dookoła jądra ma pewien kształt. I dzięki temu pierwiastki będą ze sobą reagować też w pewnej konfiguracji geometrycznej. I te informacje może są lepiej uwypuklone na tych układach okresowych. Nie wiem, układ okresowy Janeta widać, że jest dłuższy, dlatego że w tym układzie okresowym blok F jest położony na dole. Między blokiem S a blokiem P jest jeszcze blok D. Ten, można by powiedzieć, jest bardziej po kolei, ale zajmuje o wiele więcej miejsca. Ten spiralny układ okresowy jest takim ukłonem do tych spiralnych układów okresowych, których przedstawiałam Państwu wcześniej właśnie z końca XIX wieku. Jest jak najbardziej poprawny. Dla mnie, dla chemika jest mniej czytelny, ale dla fizyka jądrowego pewnie szybciej znajdziemy taki układ okresowy spiralny albo układ okresowy Stowa, który pokazuje dokładnie, ile protonów jest w jądrze atomowym. No i na koniec, zanim pokażę, z czego korzystałam z literatury, chciałabym jeszcze podyskutować o tym, czy ten układ okresowy jest zamknięty. Bo to jest w sumie ciekawe pytanie. Na razie znamy 118 pierwiastków, ale to nie jest powiedziane, że to jest koniec, wręcz przeciwnie. Powinno być ich więcej. Problem z nimi jest taki, że będziemy odkrywać, czy też tworzyć kolejne w momencie, kiedy będziemy mieć aparaturę, która nam to umożliwi. W dzisiejszych czasach 118 atom wydaje się być kresem naszych możliwości. Drugim problemem, jaki napotykają naukowcy, tworząc kolejne pierwiastki, jest to, że one są bardzo mało stabilne.
czasami żyją tak krótko, że naukowcy nie są w stanie sprawdzić ich jakiejkolwiek właściwości. Nie są w stanie zarejestrować ich widma, czyli właśnie zderzyć ich w interakcji z jakąkolwiek falą elektromagnetyczną, żeby dowiedzieć się coś na temat energii drzemiącej w tych atomach. Natomiast istnieje coś takiego jak teoretyczna wyspa stabilności. Profesor Seaborg i Nagroda Nobla w zakresie chemii właśnie poszła do niego za to, że powiedział on, że istnieją pewne połączenia liczby protonów i liczby neutronów. Nazywa to liczbami magicznymi. Ja bardzo nie lubię tego słowa w nauce, ale to jest fachowe określenie, liczby magiczne. I on twierdzi, że ta liczba danych protonów, czy liczba neutronów i ich stosunek ze sobą powinny być stałe. I my faktycznie mamy gdzieś tam, on przewiduje kolejną wyspę stabilności, 126 protonów, 164 protony. No, czekamy. Zobaczymy, czy jego założenia są poprawne, chociaż te teoretyczne wyliczenia jak najbardziej to potwierdzają. Przepraszam. Więc ten układ, który znamy dzisiaj, nie jest układem skończonym i mam nadzieję, że będzie się rozwijał dalej tak dynamicznie jak do tej pory. No jest to kwestia tak naprawdę aparatury i sprytu naukowców. Wymieniam tylko trzy źródła, z których korzystałam, bo to są bardzo kompetentne. Royal Society of Chemistry, można tam znaleźć większość, ten układ okresowy animowany, który Państwu pokazałam i w ogóle dużo tego typu układów, animowanych układów okresowych można tam wybierać, żeby pokazywał ten układ różne właściwości. Zachęcam naprawdę, bo ja osobiście bawiłam się tym godzinę, no jestem chemikiem, więc może tutaj dlatego, ale warto pokazać, nie wiem, jeżeli ktoś ma dzieci czy też wnuki w szkołach, to na pewno warto też ich tym zainteresować, bo takich kompetentnych układów interaktywnych nie jest zbyt wiele, a ten jest absolutnie najlepszym. Strona internetowa pana doktora Licza, nigdzie indziej w internecie nie znalazłam tylu układów okresowych. Mam wrażenie, że ten pan zebrał wszystkie możliwe, które były w historii, w przeszłości i są obecnie używane. Dodatkowo pisze o nich krótkie fragmenty historyczne, więc na pewno warto. No i pozycja literaturowa, bo nie wszyscy przecież lubimy patrzeć w elektroniczne wynalazki, więc jeżeli ktoś chce sięgnąć po papier, to zapraszam właśnie do lektury tej ostatniej pozycji. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Thank you.